Stop fake. Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju. W projekcie Stop fake. Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju udział wzięło 24 osoby, po 10 uczestników i 2 liderów z Polski i Litwy. Jest to kolejny krok współpracy polskiej Fundacji Inicjatywa w Łężynach z litewską organizacją Asocjacja TAVO Europa z Wilna. Głównym celem projektu określonym przez uczestników było nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących edukacji medialnej, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, rozwój myślenia krytycznego. Aby przyjrzeć się bliżej zagadnieniu fake newsów i efektywnej komunikacji, zaprosiliśmy panią Olenę Zadorożną, ukraińską psycholożkę, dziennikarkę i ekspertkę w dziedzinie mediów oraz komunikacji. We are working through the few days about two main topics. One of them is the fakes and another is critical thinking. But actually they are common and the one topic is impossible without another. It's important because we have some operation from the Russia and it's not only about Ukraine, it's actually all over the world. They try to misinformate and to create some fake reality for all of us. And actually, I'm hope that this information and these cases, which we saw together, helps these young people to understand misinformation, disinformation, and fakes, and to be much more clear in understanding information and to be safety actually. Przygotowane przez nią zajęcia służyły kształtowaniu umiejętności rozpoznawania przekazów o charakterze propagandowym oraz fałszywych informacji, a także rozwoju zdolności do krytycznego myślenia. Celem pracy podczas wymiany było kształtowanie wśród uczestników krytycznej oceny i umiejętności tworzenia tekstów medialnych, identyfikowania źródeł tekstów i ich kontekstu politycznego, społecznego i kulturowego. Młodzież nauczyła się interpretowania wiadomości i wartości oferowanych przez media, dobierania odpowiednich mediów do przekazywania własnych wiadomości i relacji skierowanych do konkretnych odbiorców. Nazywam się Gabriela Kaszcza i jestem liderką polskiej grupy. Tematem tego właśnie było fake news, czyli fałszywe informacje, dzięki czemu młodzież mogła nauczyć się krytycznie myśleć, analizować i dostrzegać fałszywe informacje w otaczającym nas świecie. Były to warsztaty, gdzie właśnie było tłumaczone to wszystko im oraz to, że na przykład w naszym głowie działają dwa systemy. System pierwszy, gdzie myślimy szybko i intuicyjnie, natomiast system drugi, kiedy myślimy powoli i racjonalnie. I właśnie chcieliśmy pokazać młodzieży, żeby nie myślała systemem pierwszym, natomiast bardziej systemem drugim. Również oglądaję film o tym, jak działa propaganda i jak to łatwo ją wprowadzić w społeczeństwo, które właśnie nie myśli systemem drugim, tylko systemem pierwszym, czyli jest zastraszane. Również młodzież przygotowywała własne przykłady z fałszywych informacji we świecie, fake newsów. Również pokazywaliśmy im, jak to powstawało historycznie, skąd się wzięły fałszywe informacje, jak one się rozwijały, jakie mogą mieć efekty i wpływ na społeczeństwo, na świat, na aktualne sytuacje w świecie. I dzięki temu mogą się oni stać bardziej niezależni i myśleć własnym umysłem i nie dać się wszelakim fake newsom w obecnym świecie. Moja opinia na temat tego międzynarodowego projektu jest bardzo pozytywna, co z pewnością potwierdzą moi rówieśnicy z grupy polskiej, jak i z grupy litewskiej. Podczas naszego pobytu tu w Ożennej mieliśmy różne zajęcia, w tym mieliśmy czynności manualne, jak i również mieliśmy okazję zintegrować się z naszymi braćmi i siostrami z Litwy. Mieliśmy możliwość poznać kulturę litewską, którą mieliśmy zaprezentowane na wieczorze litewskim. A dzień wcześniej nasza polska grupa reprezentowała nasz kraj poprzez przedstawienie teatralne, na którym przedstawialiśmy dziady, które poprzedziliśmy specjalnie dla naszych braci z Litwy i sióstr, inwokacją specjalnie skierowaną do nich. I zdecydowanie takie projekty są bardzo ważne, jak i główny temat krytyczne myślenie
Mieliśmy kilka spotkań, na których właśnie omawialiśmy, dlaczego myślenie krytyczne jest ważne, czemu jest potrzebne, jak radzić sobie w dzisiejszych czasach z fałszywymi wiadomościami. I na pewno bardzo to nam pomoże w przyszłości, żeby sobie poradzić i wejść w świat dorosłości. Uczestnicy rozwinęli zdolność do kompetencji komunikacji, przejawiającą się w świadomym korzystaniu, rozumieniu, analizie i krytycznej ocenie przekazów słownych, wizualnych i dźwiękowych. Podczas wymiany odbyły się wyjazdy studyjne, zajęcia integracyjne, językowe, kulturalne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu, współpracy międzynarodowej i promocji integracji europejskiej. Wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń ma kluczowe znaczenie dla trwałego porozumienia między narodami. To od ich nastawienia i chęci współpracy zależą przyszłe stosunki między państwami. Wierzymy, że przyjazne relacje uczestników zaowocują trwałymi przyjaźniami, chęcią dalszej współpracy oraz pojawieniem się nowych inicjatyw i realizacją kolejnych projektów wymian młodzieżowych. Jestem Emilia, przyjechałam tutaj z Litwy, uczestniczyłam w warsztatach na temat fałszywych wiadomości i dezinformacji. Ten projekt dał zatwierdzić swoją wiadomość o różnych fejkach w internecie. Integrowaliśmy się z grupą z Polski. Polska grupa zaprezentowała swój kraj poprzez przedstawienie dziadów i ze strony teatralnej mogę powiedzieć, że to było po prostu coś super. Twierdzę, że dało nam się z nimi zintegrować i że jeszcze spotkamy się na różnych projektach. I dziękuję za ten projekt Warzenie. Jestem Wiktorią, też uczestniczyłam w projekcie, który był Warzenie. Co mogę w ogóle powiedzieć o projekcie, to że mi tu bardzo podoba, czuję siebie jak w domu. Tu nie tylko są takie lekcje, zajęcia, ale też są zabawy. Chodzimy na spacery, robimy jakieś integracje, kontaktujemy z Polakami i w ogóle na temat organizatorów to oni prosto są superowe. To najlepsze organizatory, których ja widziała w swoim życiu, naprawdę. I polska grupa też jest super. Jest najlepszą. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych Inicjatywa z Łężyn w gminie Nowy Żmigród, organizacja partnerska Asocjacja TAWO Europa z Wilna. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.